Ewa Szymańska, łukowianka, która niedawno wydała swoją kolejną książkę Po tamtej stronie rzeki, gościła w łukowskim salonie Empik. Spotkanie zorganizowano na prośbę czytelników. Nigdy takie spotkania nie robiliśmy, że będzie pierwszy, właśnie taki fajny, pierwszy właśnie raz, gdzie wydamy takie małe spotkanie autorskie. Zaprosiliśmy panią, pani się zgodziła, no i dzięki temu właśnie więcej osób jakby tutaj społeczności lokalnej może się dowiedzieć właśnie o pani Ewie, bo książki ma naprawdę świetne. Tutaj już potwierdzone nie od jednego czytelnika lokalnego i nie tylko lokalnego. Rozumiem, że czytelnicy przychodzili, pytali o to, czy można kupić książkę pani Ewy. Tak, dokładnie pytali i właśnie w sumie też dzięki temu się dowiedzieliśmy, że mamy panią Ewę tutaj w naszej jakby łukowskim pokładzie. Goszcząc na tym spotkaniu mieliśmy okazję porozmawiać z Ewą Szymańską, która o swojej najnowszej książce Po tamtej stronie rzeki mówi tak. Gatunkowo to jest saga rodzinna, chociaż na różnych stronach internetowych widzę różnie jest klasyfikowane od powieści historycznej po powieść obyczajową, ale to jest historia pewnej rodziny z Podlasia, z moich rodzinnych stron, z Zabugu, bo ja z tamtych stron pochodzę. I po prostu zwyczajne życie, tylko w niezwyczajnych czasach, czyli okres II wojny światowej, bo książka rozpoczyna się dokładnie z wybuchem wojny. Także historia rodzinna, tylko mocno pokomplikowana. Pomysł jak zwykle podsunęło mi życie. Najczęściej jakieś rodzinne opowieści, jakieś rodzinne historie. I tutaj zaczęło się od historii, którą kiedyś mi moja babcia opowiadała, jak to było z narodzinami jej najmłodszej siostry, bo jej najmłodsza siostra urodziła się w 1939 roku. Moja prababcia była wtedy już w zaawansowanej ciąży, a szli Rosjanie, bo to już było po 17 września. I ewakuowano pałac, hrabiostwo, potocy wyjeżdżali no, gdzieś tam na zachód, prawda, uciekając przed Rosjanami. I moja prababcia była jedną z kobiet, która pomagała pakować się, przygotowywać tę ewakuację. I dostała w prezencie, w podziękowaniu, wyprawkę dla dziecka. I to mi tak pomyślałam sobie, proszę, taka fajna historyjka, ciekawa. I od tego się zaczęło, to obudowałam. No taką fabułą, w której wplotłam i autentyczne wydarzenia, bo to będą historie z mojej rodziny, niektóre postacie, gdyby wzorowałam na członkach mojej rodziny, ale też no, dużo fantazji oczywiście, ubarwiłam to wszystko mocno. Także w ten sposób to powstało. Pani Ewa od początku swojej pisarskiej kariery współpracuje z wydawnictwem Szara Godzina. To jest małe wydawnictwo, oni wydają około 20-20 kilka książek rocznie, więc przy gigantach, prawda, to jest naprawdę maleńka, rodzinna firma, ale ja się czuję bardzo taka zaopiekowana. Każdy autor tam jest traktowany tak bardzo podmiotowo, indywidualnie, nie ma żadnych nacisków, wręcz przeciwnie, powiedziałabym, właśnie taka opieka jest roztoczona. A no ja się dobrze czuję wtedy, kiedy jest tak, jakby to powiedzieć, tak zacisznie, tak spokojnie. Wielki świat mnie trochę przytłacza, więc i wielkie wydawnictwo też pewnie by mnie przytłaczało. Pani Ewa ma już na swoim koncie 6 książek. Pytana, czy będzie kolejna, odpowiada. Nawet już piszę, z tym, że w moim przypadku to zajmuje trochę czasu, więc na razie nie chcę uprzedzać faktów. Jak dobrze pójdzie, to może w przyszłym roku uda się ją wydać. No nie wiem, zobaczymy, kiedy skończę. Najnowszą książkę Ewy Szymańskiej Po tamtej stronie rzeki można kupić w księgarniach stacjonarnych i internetowych i oczywiście w łukowskim salonie Empik.